świecie jazzu znajdujemy swoje miejsce i pokazujemy, kim jesteśmy. To jest świat wykreowany, ale świat wolny. W latach 60. młodzi ludzie chcieli mieć swoje miejsce, swój klub. I tutaj zaczął się pewien ferment, zaczęła się tworzyć historia Śląskiego Jazz Clubu. Młodych ludzi, wówczas uczniów szkoły muzycznej, studentów odradzającej się Politechniki, to była ta oaza wolności, którą udało się stworzyć dzięki wielu zbiegom okoliczności. To była oaza wolności, oaza twórczości, która radziła sobie w czasach kompletnie absurdalnych. Stowarzyszenie robiło w swojej historii mnóstwo imprez, powołało do życia Rawę Blues, Metalmanie, powołało do życia Leśniczówkę w Chorzowie, było głównym organizatorem Jarocina, więc myślę, że spokojnie sobie będzie radzić w każdych innych sytuacjach gospodarczych, ekonomicznych czy politycznych, bo będzie cały czas tą oazą nieskrępowanej twórczości, która pozwala właśnie każdej jednostce określić siebie. Nazywam się Daniel Ryciak, jestem prezesem Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club. Moja przygoda, nazwijmy to przygodą z jazzem, zaczęła się w kamienicy, w której mieszkam prawie od urodzenia, mieszkam do dzisiaj. Często nazywam tą kamienicę kamienicą jazzową, bo w tamtym okresie, czyli w końcu lat 50. w tej kamienicy mieszkały osoby, które w późniejszym czasie okazały się osobami znaczącymi w historii polskiego jazzu. Wiesław Kwasek, Ryszard Kwaśniewski, a znany pod pseudonimem Tupcio, jeden z najznakomitszych trębaczy jazzowych. Jazz i muzyka improwizowana łączy zawsze te dwa pojęcia razem, bo wtedy się po prostu nie zamykamy i unikamy często niepotrzebnych polemik, szufladkowania, co jest czym, a co do czego nie należy. Jazz wydaje mi się, że przede wszystkim daje radość. Ta radość wynika również z improwizacji. To nie jest granie od nuty do nuty, tylko to jest przeżywanie tego, co się gra. Prawdziwi jazzmeni nie zagrają dwukrotnie identycznie tego samego utworu. A publiczność, która to czuje, publiczność jazzowa, też umie to odbierać. Nie jestem czynnym muzykiem, w ogóle nie jestem muzykiem, nie jestem muzykologiem. Wiele słuchałem, ale moją pasją była i jest organizacja. Nazywam się Mirek Rakowski. Przez ostatnie 15 lat pełniłem funkcję prezesa Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club. Dzieciństwo spędziłam we Wrocławiu. Piękne miasto i tam poszłam do liceum plastycznego. Skończyłam to liceum plastyczne i konsekwencją było zdawanie na Akademię Sztuk Pięknych. I nieopatrznie się dostałam. W związku z tym, no jak się dostałam, to ją skończyłam. Wybrałam malarstwo architektoniczne, ale całe życie zajmowałam się grafiką, projektowaniem graficznym i wystawiennictwem. Wszystkie wystawy, które tu robimy, ja daję im oprawę graficzną. Ja projektuję plakat, zaproszenie, ja ten plakat drukuję, ja ten plakat roznoszę. I to jest moja inspiracja, bo każda wystawa to jest inny artysta, inne prace, inny klimat wystawy i ten plakat musi to odzwierciedlać, że jak ktoś zobaczy plakat, to wie, że to będzie poważna wystawa, że to będzie wesoła wystawa, że to będzie mniej poważna wystawa, o ile takie może być, albo mniej czy bardziej znany artysta. Kiedy zabieram się do pracy twórczej, to jedyna rzecz, która mi nie przeszkadza, a która wręcz pomaga mi w pracy, to jest radio, to jest muzyka. Ja pracuję przy radiu, uwielbiam pracować w nocy. Wtedy jest wszędzie cicho, jest wszystko wyciszone i wtedy moja świadomość pracuje jakby na wyższych obrotach. Oczywiście bez kawy się nie obejdzie. Jestem ogromną optymistką i nigdy nie widzę przeszkód, zawsze widzę te dobre strony i może dzięki temu jakoś sobie radzę. Nazywam się Anna Zawisza-Kubicka, jestem prezesem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Gliwicko-Zabrzeński. Zaczęło się od harcerstwa. Działaliśmy z przyjaciółmi w Związku Harcerstwa Polskiego. Około 13 lat temu zaangażowaliśmy się w pomoc w jedną z imprez, które działy się na terenie naszego miasta dla mieszkańców. W ramach tego, że pomagaliśmy i to było jako wolontariusze, otrzymaliśmy poczęstunek, między innymi bardzo smaczne gofry, którymi mogliśmy się najeść, że tak powiem, do syta. I kilka chwil później zakładaliśmy swoje stowarzyszenie, mieliśmy już w głowie imprezę pierwszą, którą zrobimy, czyli Festiwal Filmów. Szukaliśmy do tego nazwy, więc jakby mając w pamięci to, co się działo kilka chwil wcześniej, nazwaliśmy nasz festiwal Gofr i od tego wszystko się rozpoczęło. Później była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którą także wspólnie zrobiliśmy już jako nasze stowarzyszenie.
Stowarzyszenie GTW. I tak 12 lat działamy, organizujemy od festiwali po różnego rodzaju koncerty, stację artystyczną, rynek, warsztaty edukacyjne i tak to wszystko powoli leci do przodu. Nazywam się Dariusz Opoka, jestem prezesem Stowarzyszenia GTW. Odkąd pamiętam, lubiłam bas grać, wycinać szmatki, przyklejać, wycinać kwiatki z mamy zasłon i zamalowywać wszystkie ściany w mieszkaniu. Dlatego też, kiedy postanowiłam pójść do liceum plastycznego, rodzice jak najbardziej popierali ten pomysł. Potem były studia plastyczne na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, Włócznicy koło Warszawy. Powstał stały ośrodek całoroczny, nie tylko dla plastyków, ale również dla fotografów, muzyków. Dawny Dworek Potockich, bajkowe miejsce w pięknym parku, park w pięknym lesie. W tym miejscu poznałam technikę batików. Tak się zdarzyło, że jedna z koleżanek po przyjeździe z Indonezji chciała nam pokazać jako ciekawostkę, bo pracowała w tej technice z dzieciakami. Mnie ta technika tak zafascynowała, że właściwie przestałam już uprawiać grafikę i malarstwo, bo w tej technice połączyłam te dwa światy. Świat koloru, który zawsze mnie bardzo pociągał, i świat faktury, kreski, który wiąże się z grafiką. Przystępując do kolejnej pracy, mam jakąś ogólną wizję, projekt. Natomiast w tej technice nigdy do końca nie wiadomo, czy efekt końcowy będzie tym, o co nam naprawdę chodziło, czy będzie dla nas zadowalający. Kolejne nakładanie warstw, farbowanie nigdy nie daje pewności tej stuprocentowej, że ten efekt będzie taki, jaki chciałabym osiągnąć. Dla mnie inspiracją zawsze było i jest to, co mam wokół siebie, czyli natura. Drzewo, roślina, światło przedzierające się przez liście drzew. Te wszystkie elementy wywołują we mnie różne skojarzenia, różne emocje i to staram się przekazywać. Nazywam się Helena Szuba, jestem plastykiem i tworzę tkaniny w technice batiku. Gdy byłem w 5 klasie, pani zrobiła takie zapytanie, kim chciałbyś zostać? No i ja widziałem w gazetce takiej szkolnej, że miej ciekawy zawód, zostań archeologiem. I powiedziałem, że chcę zostać archeologiem, no to wtedy wszystkie dzieci, włącznie z panią nauczycielką, śmiały się do rozpuku, że Recław chce zostać archeologiem. W 1988 roku rozpocząłem pracę w Muzeum w Gliwicach. Jak siedzę tutaj w tym biurze, w Zamku Piastowskim, to cały czas mam świadomość, że siedzę w byłej więziennej celi. W więzieniu, które było jednym z dwóch istniejących w przeszłości w Gliwicach i to tym cięższym. Tutaj ludzi ciężko torturowano, zabijano, więc to nie jest tak, że nie wiem, gdzie jestem. Historia ciągle nas otacza, ale oczywiście nie może być tak, że żyjemy tylko historią. Przechadzając się gliwickimi ulicami, czy przechodząc przez rynek, zawsze jak patrzę na kamienice i różne miejsca, kojarzą mi się z wydarzeniami przeszłości. Ja jestem jednym z tych nielicznych szczęśliwców, którzy wykonują pracę, którą lubią i o której marzyli. Nazywam się Damian Recław, jestem kierownikiem działu historii i dokumentacji mechanicznej Muzeum w Gliwicach.